Hej, hej. No to jesteśmy na grzbiecie Chryszczatej. O, obelisk jest, ale tu był jeszcze tręgul drewniany. Drewniana wieża nie ma, nie ma nawet resztek. No jesteśmy na szczycie i najfajniej. Szliśmy dokładnie od przełęczy Żebrak. Szliśmy tu sobie około półtorej godziny. Jest ta ulica. Jest tak, dobrze. Nie wiem, co to jest ten krzyż, bo nigdy przy nim. Tam jest, tam są jeszcze też ten znaki. Tam jeszcze może tak. O. No, niebieski szlak, że do Sanoka 11 godzin, ale to jest właśnie w międzyczasie idziemy czerwonym szlakiem. Ten czerwony szlak dopiero, ten czerwony szlak jest jakby częścią składową tego szlaku czerwonego z Chryszczatej. No, jeszcze jest tu napis jakiś. Każdy na tamte strony to już jest pasmo, to już są pałoliny. To już jestem. Tam i w dół. Tam, że jest ta dorada. Tak. To można to zobaczyć. I popatrz, Agusiu, tu jest jeszcze. Ale to jest znak chyba taki wyłączenie. I myśmy tędy, tą ścieżką, nazwaną to Wilczą ścieżką, zeszli do samego Duszatyna na tak zwanym płynie, na przełaj, wzdłuż tym korytem po prostu. Gosiu, dasz radę tutaj zejść z tym. Poczekaj, daj mi. Dobrze. Okej. Przepięknie. Z widok z Chryszczatej, z samego grzbietu Chryszczatej w dół w kierunku stara buczyna 100-120-letnia, skład jakby osobowy tego lasu, nazywa się fachowo buczyną karpacką, buk z domieszką jawora, olchy, no i troszkę iglastego lasu, ale ten iglasty las jest, wynika ze sztucznych nasadzeń. No dobrze. Czyli za chwilę będziemy opuszczać wierzchołek Chryszczatej i... A ten krzyż pokazywałaś? Ten krzyż pokazywałaś? Dobrze. Okej. Okay. My sobie tu usiądziemy, zjemy teraz coś cokolwiek na tak zwany ząb. Ja się oddalam od obelisku. W kierunku. To jest grzbiet Chryszczatej. Główna kulminacja oglądana z kolei od strony Jeziora Gruszatyńskie. Gdybyśmy tutaj wychodzili na Chryszczatą, czy też Chryszczatę, bo w sumie nie wiadomo jak fachowo wypowiadać, jak fachowo odmieniać tę nazwę Chryszczata, czy jesteśmy na Chryszczatej, czy na Chryszczacie i tak dalej. Czyli idziemy na Chryszczatę lub na Chryszczatą. Tego się przez wiele lat dowiedzieć nie możemy od nikogo. Może profesor Miodek nam to kiedyś wytłumaczy. Jeszcze chcę zrobić tylko wierzchołek tego obelisku, który tu stoi na... Właśnie, o! Kawałek betonowej wież jakby na grzbiecie Chryszczatej. Dobrze, jeszcze jedno obejście. Grzbietu. Tak. Za szybko. Tak. Za szybko kręcisz.
Za szybko? No oczywiście. No to jeszcze raz powolutku. Dobrze. Okej. To jesteśmy. To jesteśmy my. Dobrze. Okej. No tutaj nawet ognie palą.